Yummy, 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 I got love in my tummy. Do Pudding.pl. No i dostałam od koleżanki pet shopy. Ona już w sumie ich nie zbiera. Jej dałam dwa, a w zamian dostałam te. No może zacznijmy od pierwszym pet shopem. Jest taka oto panda. Nazywa się Elena. Ma dziurkę. Podoba mi się dlatego, bo no nie ma takich zwyczajnych oczek, tylko właśnie takie coś zamiast kółeczek. No i jej kolory są w ogóle takie słodziutkie. Następny pet shop to taka słodka świnka. Już od dawna przymierzałam się na Allegro, żeby ją kupić, bo po prostu jej słodycz nie jest do opisania. Naprawdę, jest z cyklu bałaganiarskich pet shopów, no bo jak widać ma zamiast kółeczek takie właśnie plamki. I jeszcze jej kropeczki w uszkach, nie wiem czy to widać, ale no rzeczywiście ma takie. No i kotyczka ma takie słodziutkie, no i jest po prostu przesłodka. No i ma dziurkę. A, i ma na imię Piki. Następnym pet shopem jest... To jest taki oto koteczek. Jest prześliczny i w ogóle te łapki tutaj, takie ślady, takie słodziutkie, ma magnesik i ma na imię Piki. No i teraz kolejny pet shop. To jest taki króliczek i ma na imię Harper. Po prostu nie wiem dlaczego, ale stał się pet shopem jednym z moich takich najfajniejszych ulubionych. Ma szary magnes, jest prześliczny. Jeszcze nie miałam takiego kształtu, co jeszcze bardziej ją dzięki temu lubię. Następny pet shop to... Taki pet shop, czyli Maxio! Jest taki słodziutki! I w ogóle ja lubię osoby z piegami i on ma takie piegi, jak widać. I ma szary magnes. Po prostu prześliczny jest ten piesek. Naprawdę. Cudowny. Następnym pet shopem jest taki oto Shorthair, czyli Spike. Ma szary magnes. Jest śliczny. A, i na pewno powiecie, że jest podobny do Angeliny. Otóż tak, ale ma różnicę. No, ma różnicę. Na przykład, tutaj Angelina ma wszystko czarne i o tutaj na brzuszku, a on jest biały. Uszko Angelina też ma czarne. Angelina ma to wszystko czarne. Angelina ma brwi takie, no, białe. I Angelina ma oczy niebieskie. I nie ma magnesika. Jeszcze ma uszko różowe, a Angelina ma żółte. No, i właśnie dlatego ten pet shop jest inny. I dlatego tak się z niego cieszę. Pet shop, z którego po prostu strasznie się cieszę, to... Nie wierzę, że ona jest tutaj. To jest Bella. Spanielek. Wiecie, jak drogie są spaniele na Allegro i no ja ją mam, po prostu, od tak, za darmo i naprawdę tak się z niej cieszę. I ma jeszcze do tego szary magnes, jest po prostu prześwietna. Już dawno chciałam mieć ją w swojej kolekcji, no i tak się z niej cieszę. Boże, no, to jest mój drugi spanielek. Następnym pet shopem jest... To jest taka jamniczka. Ma na imię Alice, ma szary magnes, jej wzorki są prześliczne, dlatego mi się tak strasznie spodobała. Ma odrobinkę zdrapany nosek, ale to mi nie przeszkadza zbyt. To jest mój trzeci jamnik, ale nie tego kształtu, bo miałam już dwa jamniki i jednego jamniczka dziewczynkę, no ale była zupełnie innego kształtu, więc to nie jest to samo. No właśnie. No. To tyle o nich. Kolejny pet shop to jest Shorthair, który był moim pet shopowym marzeniem. Możecie sprawdzić w faku. Ma na imię Luna, ale to dlatego, bo oglądam Suzanne Ginger, no i nie umiem na nią inaczej mówić. Ma dziurkę zamiast magnesinku, ale jest prześliczna. Ten włos taki ładny. Teraz mam już 6 Shorthairów. No i ostatni pet shop, z którego cieszę się najbardziej, to... Chociaż nie była moim marzeniem, ale urzekła mnie, gdy zobaczyłam ją na żywo,
proszę. To jest Vanessa. Nigdy jej tak nie szukałam na Allegro, ale gdy ją zobaczyłam i dowiedziałam się, że mogę ją mieć, to nie powstrzymywałam się ani nie zastanawiałam, tylko po prostu ją wzięłam. Ma magnesik szary i w ogóle spanielki, one są tak strasznie drogie na tym Allegro. Teraz mam już 3 spanielki, z czego jestem bardzo dumna. No i oczywiście moją ulubioną spanielką jest Vanessa. No i to są moje nowe patrzy. Elena, Piki, Judy, Harper, Maxio, Spike, Bella, Vanessa, Alice i to pa! Do zobaczenia w kolejnym otwieraniu!